żeby mi prawo jazdy od razu oddali, to na starostę, żeby szlak go trafił, a to na Marcina Zawadę, żeby go ta chuda mietła zostawiła. Agnieszko, bardzo cię kocham i nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Wyjdziesz za mnie? Ale nie będzie żadnego ślubu! Jak trzeba, mogę mu dać mordę. Jedno słowo i sprawa będzie załatwiona. Agnieszka! Co jej zrobiłaś? Właściwie to nic. Po prostu uciekła. Widać, miała powód. Ale jaki? No właśnie, jaki? Stęskniłeś się? A pan co tu robi? Ja tu mieszkam. Mamunia! Boże, mamunia, kto ty jeszcze żyjesz? Jak ja bym dead była, to ja bym cię zawiadomiła. Będę mi musiał za to zapłacić. Ale za co? Za krzywdę mojej córki. Jak on Marcinka znajdzie, pan go zabije. Jeszcze mnie popamiętacie. Czy uprawiałeś z nią seks? Nie przyznał się. Ja tu przyjechałam do mojej narzeczony. Ale przecież ty nawet jeszcze się z nim nie spotkałaś. Co taka decyzja o ślubie? Mieliśmy wziąć ślub. A, ładny fuj! Na foto ty byłeś stary. Kocham Agnieszkę ponad życie. Pomóżcie mi ją odzyskać. Po tym, co jej zrobiłeś, łobuzie? Zdrajca. Nie, nie, patrz! Nie możesz suknia ślubna widzieć, nie? Ale już widziałeś nas w metrę. Come here! Proszę nie płakać. Mężczyźni to ślepa gałąź ewolucji. Ja wiem! Pospiesz się, błagam, bo babcia nie doczeka. Puśćcie mnie, bo was podam do sądu za zrujnowanie mojego życia osobistego. A ja jednak jestem podobna do Ariany Grande, co?